metrowym. Szerokości 2 metrów. Szerokości 2 metrów. W tej chwili mam tutaj fosę, całe zalane, woda szła tędy, no tak, rzeka. Widzę, musieliście sobie mostki dorobić, żeby do domu dojść. Po 2 dniach dopiero nas uwolniono stąd na jednej desce, która deska no, wytrzymała ten nasz napór, a tu ciągle płynęła woda. Także woda była na około 2 metrów w tym miejscu. Czyli na 2 dni siedzieliście w tym domu u góry? Na górze, na drugim piętrze. A w ogóle woda była, bo przekraczała ten górny gzym, czyli jakieś 6 metrów wody było tutaj w tym głównym uderzeniu. Był pan przerażony? Oczywiście, no to przecież to z utratą życia. I jeszcze z sąsiadem, no nie wiem, co mieliśmy robić. W sumie ile osób was tam siedziało? We dwójkę. Tak wygląda nowe mieszkanie sąsiada pana Krzysztofa o tym, jak przeszła fala powodziowa. Mieszkanie było świeżo po remoncie. Panie Damianie, świeżo pan skończył remont. Tak. I co? I wszystko popłynęło? Wszystko, no i tak widzi pan, co tutaj jest. No. Mhm. Od nowa? Od nowa trzeba wszystko startować, to suszać i odnowa się na nowo wszystko. Żona gdzie? Żona jest w Olsztynie z dzieckiem, na szczęście, że jest tam pojechała, bo nie wiem, jakby była tu po prostu w domu, który było, małe dziecko mam 10-miesięczne. Na szczęście, że tu tam pojechała. Jak pan szybko musiał uciekać? Znaczy ja panu powiem, ja nie uciekałem, bo ja byłem tutaj, tylko że uciekłem do sąsiada. No właśnie o to mi chodzi. Bo już nie było po prostu jak żeby uciekać. No i siedzieliśmy, wzywaliśmy pomoc, a trochę po prostu nas nie ma połowa. No i tak siedzieliśmy tutaj, tylko patrzyliśmy, czy po prostu budynek liczy na to całość. Dzisiaj przystępuje pan do odgruzowywania. No to po prostu tak, jeszcze tam znajomi mają przyjazd ze Szczecina, po prostu no pomóc mi to, jak już to stałe skutki tego usunąć. O godzinie 9 poszliśmy jeszcze sprawdzić, jaki jest poziom wody. O 9, ale to była sobota, nie? Niedziela, to już niedziela. Była niedziela. Poszliśmy sprawdzić, bo nie było w ogóle łączności z nikim, nie mieliśmy no, w ogóle żadnych szans, żeby się cokolwiek dowiedzieć. Poszliśmy tutaj, no i okazało się, że jest 3 metry 25 centymetrów. Czyli to dużo czy mało? To już było, no, tu było jakoś do chyba 1,60 m, już ta alarmowa, no, 3,25 m. Czyli już podwójnie przekroczony. To już wchodziło na ulicę. No ale myśleliśmy, że jeszcze będzie okej. W momencie jak przyszła fala, to było gdzieś, no, 20 po 10, zaczęło już tak konkretnie uderzać w ten most, że to momentalnie zaczęło wylewać na ulicę. No to 20 po 10, jak już tu wychodziłam, to dotąd było wody. Dosłownie była godzina, jak dotąd było wody, jak myśmy przechodzili już przez tą drogę, no to ja już miałam dotąd wodę. Rozumiem. To była końcówka, kiedy myśmy zdążyli uciec. Mocny był huk, jak to wszystko uderzało w most? Wie pan co, myśmy byli do góry, ja się bałam normalnie, czy my tam przetrwamy. Dokładnie, bo... Czyli poszliście gdzieś do sąsiadów? Znaczy się, no my tu mieszkamy dopiero od pół roku i tak za bardzo nie mieliśmy też schronienia i musieliśmy gdzieś tam przeczekać. Na tam, górze. Dokładnie, a jeszcze bardzo, bardzo padało. I powiem panu, w momencie jak to się zaczęło dziać, zaczęły wyć syreny, ktoś jakiś komunikat podawał, ale myśmy nic z góry nie słyszeli. I dopiero jakiś pan wbiegał do góry i zaczął krzyczeć: uwaga, ewakuujcie się ludzie, bo tama w stronie pęka. No i w tym momencie, jak to przyszło, gdzieś to nie wiem, może było 12:30, potężne huki, łamania, ja nie wiem, co tu się działo. Ja naprawdę nie wiem, ja tylko to z daleka słyszałam. Ja się bałam tu przyjść i zobaczyć po tym wszystkim, co tu się stało. No i tak zeszliśmy. Jak już ta woda zaczęła opadać, to była może 17, 18. No i tak po kolei, już gdzie nie gdzie można było się dostać, ale ta ulica całkowicie była zalana.